Regulacją tej kamery. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Leslie się kłania dzisiaj w DBD. Trzy daki grają w DBD. Matko, przedaj się! Yuki, Lili i ja. Okazuje się, że wszyscy mamy ten sam znak zodiaku, więc wyszło nam, że trzy raki grają w DBD. No raki z nas. Raki. No i jeszcze i mały raczek. No i mały raczek na moich kolankach. No i mały raczek na moich kolankach. No bo mój kłop. W późniejszym czasie dołączy sensei, który rakiem już nie jest. Mamy... Mamy cztery raki. Jest? Mamy cztery raki. Yuki, jaki on ma znak zodiaku tak ogólnie, bo jak zmienię nazwę? Tak. Chwalił się kiedyś, kiedy ma urodziny? Chyba nie jest. Rakiem nie jest, ale co to jest znak zodiaku, to nie wiem, który. A mówił kiedyś, kiedy ma urodziny? To może potem ustalimy. To jest jeszcze wrzesień, listopad. Wrzesień lub listopad, czekaj, zobaczymy zaraz. Wrzesień. No bo ja mam jednego małego roczka mam na kolankach, śpiącego sobie w najlepszej mroczach. Jaki znak zodiaku ma wrzesień? Znak zodiaku, wrzesień, panna i waga. To on może być panną albo wagą. Wow. A jeżeli listopad? Waga, skorpion, strzelec. No to bylibyśmy zastrzeleni. Ogólnie przepraszam, że nie mam obrazu z kamerki, ale robię remont, więc nie chcę, żebyście widzieli harmider u mnie w pokoju. Wiecie, jak skończę, to wtedy się pojawię ponownie. Przez najbliższy czas na streamach nie ma nic. Będzie tylko gra. Będzie widać grę, będzie mnie słychać chyba. Rasim, mam tego. Kotek się zaczął budzić. Kto? No nie, dzisiaj grałem. Rasim? No? Ta mała kolaczka mnie dzisiaj zaczęła się bawić małą ręką, akurat kiedy grałam w Rainbow Six Resistance. Aha. Tak, nie umarła. O, mamy konsolowca od razu na tym. Kim jesteś, Krolbol? Krolbol jest Norwegiem. O, Norweg. To klasuwa. Ogólnie dziękuję Nuggetsowa, że zafollowowałaś. Przypuszczam, kim jesteś, ale muszę się pierwsze upewnić. Wiesz, kuleczko, że ja cię muszę puścić teraz, żebyś tego, żeby grać? No. Ułóż mi się bardziej... Od razu mówię, że Lili mówi do kota. Tak, czarny raczek. Mały raczek na kolankach. Duży siedzi i gra, a mały śpi na kolanach. Mały śpi na kolanach. Nic o kuleczko. No. Ogólnie to fajnie, że udało mi się wyciągnąć teraz Yuki na DBD. A? Coś tak lubię ze mną grać? No, umówmy się, rzadko gramy ze sobą, bo ty głównie siedzisz w Dying Light'cie. Nie? Wyciągnąć się na DBD to jest czasami cud. No bo ja kocham Dunlighta. No, ja nie twierdzę, że nie, ja też go bardzo lubię. Ja, wiesz co, najlepsze było, że ostatniego Dunlighta graliśmy z Lili, a ona jest chyba gdzieś na początku i się śmiałem, że w tym momencie to ja byłem najszybszy i najlepszy. Bo ja wiesz, ja tą kotwiczką do tych
Han, a ona biegnie naokoło. Ej, dałam sobie radę. No dałaś sobie radę. Dałam sobie radę, często się wpierniczałam jakieś tego, ale dawałam sobie radę. No. Kogo my tu mamy? Piła. Nie, to brzmi bardziej na bubę. Przetrwał po mnie. A to hitbili to takie. To nie jest trudne. To znaczy. No, mapka w tej się wywojowała. Chodzi mi o to, że on dostał taką mapę, że. No wiesz o co chodzi, Yuki, nie? Mhm. Że łatwo nam jest wykręcić, a jemu trudno. To jest jego minus aktualny. Liczy ty ze mną. Proszę. Nie, zrób mnie. Zrób mnie. Mam nadzieję. Gdzie cię zgubił? Gdzie biegnie? Teraz nie bieg za mną akurat. Ona idzie go ładnie wykręcić. Leci do ciebie. Weź go z tego gena. Jak ktoś go zgubił, jakoś mi zgubił, nie zauważył mnie. Zgubił się. Sorry, chłopie, nie twoja liga. Ty zrobiłaś tego gena w tym czasie? Nie, to jaki tego? Nie, to nie ja. Ja gena jeszcze nawet nie tykłem. To random. No dajesz, Billy. Pokaż, co umiesz. Trafił drzewo! Kiepska z ciebie piłka! Dobra, wkurzył się. A ja wpadłem w kamień. Zrobiłam! Jaki... On jest nieporadny, Jezus Maria. A potem będzie sensej jak takie, bo my mamy samych OP killerów, nie? A przyjdzie, a tutaj takie OP killerzy, a tutaj my gramy se na chillku, a chłop nie umie sobie poradzić. Nie? No trochę tak. Kampicie? Chyba nie. Nie widzę go nigdzie. A nie, kampi. Face campa perfidna. Do koni swojej? No i dziękuję. Zdupiaj. Dziewczyno, hamuj się, proszę! Tuneluję! O co ci chodziło? Nie ma na to! O co ci chodziło, dziewczyno, hamuj się, to było do mnie? No tak, bo przecież... Pamiętasz, kto jest obok? No zapomniałam, no przepraszam. Nie, nic się nie stało, tylko mówię, że pamiętaj, kto jest obok i że ten ktoś mi nie podaruje od przekleństw. A przecież miała ci darować. No, miała wychillerować i wychillerowała trochę tego, ale... wiesz, o co chodzi, nie? Nie, uciekaj. A. Uciekam. O, duajcik. Uciekać, leżę. Ile mamy zdjętych totemów ogólnie? Jeden. Jeden poświęcony. O, cześć, Mikaelo. Dasz ją radę ściągnąć? Juki to ma ten, konsolę koło siebie. Ma, ale wiesz co, wziął ją dzisiaj informaty do przeglądu jeszcze, bo dzisiaj wypadł dzień przeglądu, więc prawdopodobnie będzie ją miała pod koniec tygodnia.
Ale tak, to prawda, Juki, już możemy grać razem wszyscy. Uciekaj! Zostałem wynorek! Jak garek! My tutaj z Mikaelą kręcimy gena. Przy kieleszaku. Nie wiem czemu. Laguje ci? Troszeczkę. Może to jest lag tego killera, że laczy mu, że. Nie. Że jest nie. tego. Nie, że laczy mu, że jesteśmy nie taki dobrzy. Nie, to mi laczy jak tego, jak przebiegam obok niego. Pobieg do. Jak ona sobie podśpiewuje. Kto cię ściągnął? Mikaela czy Lili? A, Mikaela. A, bo Mikaela jest taka fajna, no powiem ci, dobrze jej szło, nie? Pokazywała co robić i ogólnie fajnie to wyglądało. Ja wiem, moi drodzy, graj w masce, będę musiał ten punkty kanału akurat wyłączyć, ten akurat punkt. Na... Bo nie będzie maski, kiedy jest remont, nie? No dostał! Nawet nie wiem jak, ale dostał. I jak się gadać? Tak, to killerę, to po killerze. Hej. Ja robię segena przy bramie. Prawie go skończyłem. Nie, bo co? Nie, to od niego lady. To dobrze mówiłaś, Siówki. To killera zlagowało? Lili! A, killer. Dlaczego ty... Lili, zabijcie za to! Znowu ci sprzedałam. Znowu mnie sprzedałaś! To kogo sprzedałam? Haru. Cześć, Haru. Lili, tego. Na moim streamie zawsze mnie sprzedajesz, Lili! Zawsze na streamach sprzedajesz każdego. Sensejka sprzeda... Gdzie ty bierze? Nie wiem. Przed siebie. Tam ma hak. Dwight. Dwight, ratunku. Zostawił mnie. Wiem. Zrobił się do mnie. Ej, nie mam tej. Ja nie wziąłem, że tej postaci nie mam adrenaliny. Ej, pomógł to zrealizować. Mikaela, nie teraz! Nie teraz! No nie. Nie wyjdzie góry. Kurde, troszeczkę. Wraca. No, a Mikaela mnie leczy i padnę za chwilę. Haru, grasz? No, oczywiście. Już odpadam. Jak hitbili piłę łańcuchową? Ej, Mikaela! Bądź mięsem armatnim! Mamy hitbiliego, który tuneluje. Ja jestem na palecie! Ja jestem na killerszaku. A on też! Dobra, ja leżę. Miło było. Ha! Teraz sprzedałem ja ciebie! Dzięki! Ale nie jest zainteresowany. No nie jest. Jest brama. Brama jest za killerszakiem i tam z boku. Nie ma... Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to chłop nie ma Noeda. Nie, zauważyłam. Otwieraj bramę! Bo on mnie facecampi. Mikaela się postanowiła za mnie poświęcić. Szlachetne. Rosti! Jestem tunelowany, nie mam szans. Otwierać, uciekać? Tak, bo ja nie mam szans.
Okej. Jesteś zgłoszony, pierniku. Czemu niby? Bo tuneluje i kampi. Na tak OP postaci. Ja go zgłaszam i mam to gdzieś. Niech go wywalą z tego DVD. Tego gracza. I tak nic z tym nie robi, więc... Robią, tylko musisz wystarczająco dużo nas zgłaszać im. A ja im zgłaszam każde chamskie zachowanie. Nie obchodzi mnie to. To już wiadomo, taką dziewczynki mają taką reakcję na takich. Nie, bo one nie zgłaszają nikogo, mają to gdzieś. Cześć, Arbus. Arbuzek! Okej, panie, srebrna trzecia, głupia rango. Niesportowe zachowanie. No, dziecko. A jego to, a on to czeka, aż ten ostatni się wykrwawi. Haru? Haru. Tak. To ja. No powiedz mi, zauważyłeś się tam ze streama? Nie potrzebuję. Coś powiesz sobie, jaka jest tego. Ja się z nazwy streama nie mogę przestać śmiać. O! No bo to jest prawdziwe. Ja jestem rakiem, Yuki jest rakiem i Lili też jest rakiem. A ty jaki masz znak? Ja mam chyba bliźnięta. A kurde, nie mogę zmienić, ale... 15 czerwiec. A, no to masz bliźniaki. Czekaj, czerwiec, zaraz sprawdzę. 16 czerwiec to chyba bliźnięta były. To ci powiem zaraz, bo akurat mam tutaj wpisane, nie? Czerwiec. Znak 16? 16. 21 do 20 maja to jest 21 kwietnia do 20 maja jest byk, bliźnięta od 21 maja do 20 czerwca. Tak, jesteś bliźnięta. Bo rak się zaczyna dopiero od 21 czerwca. Do którego lipca? 22. Raczek mój mały nieboraczek. No, ale bliźnięta są do 20 czerwca. Czyli ty jesteś jakoś tak przed tym, tak? Raczek nieboraczek. Tak, z mojej dedukcji, Haru. Tak wynika. Raczek nieboraczek. Dobra. Trzy raki w DVD i tutaj akurat to jest prawdą, bo zraczyliśmy tę grę. Dosłownie. Tak dokładnie to zraczył ją killer, ale mniejsza z tym. Killer jest hamem. Dobra, wezmę sobie to. I to. Znalazłam mojego najlepszego przyjaciela. To znaczy? Exosquirt od Johna. Aha. Od tego. Johanna, od Johanna. No wiecie, jak cię... Kurde, nie mogę się zdecydować, który surf. Macie jakieś pomysły, moi drodzy? Mikael, weź. Zobaczcie. Lari? Mikael, czemu nie? W sumie dawno nie grałem Mikaelu. W ogóle na którym ja miałem jego prestiżu? Na drugim. Czekaj, jak ja ją mam ubraną? Tak, tak i tak. A mam jakiś zegarek na niej? Nie, ale mam coś lepszego. Co? No, taki mały drobiazg. Nie będę musiała troszeczkę... Nie, spokojnie, Yuki, nie mam na myśli tego. Nie mam na myśli RPD. Nie mam tego na żadnym surwie chwilowo. Nie, ostatnio jak wygraliśmy, no to nawet ci mogę zrobić prezent i go dać. A no to spoko. To ja wtedy, to Yuki, jak ty mi weźmiesz to ja wezmę kogoś pod tą mapę, dobra? No, ja tylko znajdę. Latarki nie biorę.
Dobra, czekaj, ja mam na Jeffie, ja mam chyba na Jeffie. Nie, czekaj. Tak, daj, to mam. Dobra, to nie marnujcie obydwie, aha, tylko niech jedna weźmie. Mam. Będę robił. Nie, Haru, no proszę. Że to się bierze pod to Jeffie, ale za decyzję stać musi zadość. Bo to chyba już się stało naszą tradycją. Wiecie, że ja tak ostatnio czytałem takie, powiedzmy, fanowskie teorie, że powiedzmy to, jak Claire się zachowywała i to, co zasugerowała, wychodząc z Raccoon City, to, że mogło być to prawdą. Bo Claire powiedziała do Sherry, kiedy ona zapytała się o to, czy oni są parą, nie? Leon z Claire. To odpowiedziała, że to była taka pierwsza randka ich. W mieście pełnym zombiaków. Tak, znacie dwójce, zawsze na jakimś wieżowcu się kurde jakieś małżeństwo kłóci o jakieś nie wiadomo co. No, ale to ja mówię tylko, że taka randka to niby wiesz, to taki pstryczek w nos, a jednocześnie takie śmieszkowanie, że być może Claire i Leon to para, nie? No. Czyli ja ostrzegam, od mojej strony pójdzie troll, ja nic nie będę robił, bo będę w bibliotece siedział. Nie no, chłopie, zróbmy coś. Kiedy Sensei ostatnio grał z nami, to wiesz, że on nawet polubił RPD? Powoli? Ale wiesz co, byliśmy... Ja tak to męczyłam. Tego. Bo Lili cały czas wrzucała nam RPD. O Boże. To mi zwisi ta mapa. No. Nie, Haru, ona jest poprawiona w miarę. Bo oni ją tak trochę poprawiali, aż ją w końcu poprawili. Nieco. No dokładnie. No wiesz, wczorajsza moja gra ze znajomym, nie? Na RPD się skończyła tak, że my przez cały mecz byliśmy w bibliotece. Przez pierwszy pół meczu byliśmy na Afku, w sumie, bo Killer tam nie przyszedł. Potem się z nami ganiał przez jakieś 15 minut i potem znów odpuścił, nie? No, my, to... Nie, działajmy. Czekaliśmy. Działajmy, Haru. Nie, wiesz co, działajmy, Haru, bo to jednak, wiesz, to jednak jest DBD tutaj. Chłopie, pograłbyś w Resident Evil 2 Remake, to bardziej znienawidziłbyś tą mapę, która jest w Resident Evil 2 Remake, bo tam się dopiero idzie zgubić. Masz 3 piętra przy okazji plus piwnicę. I to tam dopiero byś się wkurzył. Tato, ta mapa, którą masz w DBD, to jest jeszcze lightowa, nie? Pomyśl jakby mieliby w skali od 1 do tego, co to Joty dać mapę jak z tego. Że... no to dziewczyno, to nikt by w to nie grał, bo wszystkich by szlak trafił. Ale? No ale to się też troszkę zrąbali tego. Haru, dostałeś ode mnie ten kod do DBD? Tak. Tak, dostałam. A ja się pytam Haru też. Haru? Dostałeś ten kod do DBD, który ci wysyłałem rano? No. To dobra, bo ja go wysyłałem chyba bodajże do was wszystkich, i bo ja go zlokalizowałem gdzieś rano i później go zacząłem wysyłać. To co, Michael czy Nemezis? Zobaczymy za późno. Okay. Ja tu wycałam. Masz. Ja bym chciał wziąć tego Space'a. O, cześć Leon. Siema. Siema. To był helikopter. Helikopter. Ja sobie ten... kalibrację włączę. Kurde, nie trafiłem z filtreka, bo robiłem tego. Bo robiłem ustawienia na tej. Na. Ej, tylko przypomnijcie mi, żeby zmienić tą postać, bo mam tu drugi FPD. Okej. Okay. O kurde, Blight! Ale te falerty tam już. Wie, ja nie gadaj. Dobra, skorpa. Uciekać! Leon, osłaniaj mnie!
Nie uratowałeś swojej panny, Leon. Nie. Jego. O, do spółki leżysz z Leonem. Tak, leżysz pod paletą leżysz. Dobrze, pod paletą. On przyszedł po mnie. Wie co dobre. Wie co dobre. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, jestem już na steknięcie. A chyba nie mam zegarka. Na łapkę. Przyjęłam. Nie mam zegarki. Dzięki, podniosłeś ją. Ej, weź mi wylecz. Chodź. A możemy... Dobra, nieważne, że pod hakiem. Mniej więcej już ogarniam tą mapę. O, witamy. A gdzie Yuki padła? Tu. Dawaj, Leon. Damy radę. Są piwnicy. O, słodziutko. Ale na górę. O, cheese. Ej, co on chciał zrobić tak naprawdę z tobą, Yuki? Nie wiem, chciał mnie do góry zawlóc. Miał chatkę o siebie. Ja w sali konferencyjnej robię to tema, żeby go zdjąć, bo obawiam się tego, że Blight będzie miał Noeda i nas poskłada na koniec. Dziękuję. Powiem tak, Blight ma Team Carrera ogólnie. A musi mieć też jakiegoś Hexa, bo Blight bez Hexa to jest jak gość bez gaci. Także Dead Hard! Na ziemi? Nie, no zadziała, ale tak walę, bo nie mam żadnej palety tu. Po drodze. Nie, jestem pod paletą. Nie podnoś mnie. I chuj pojdzie. Nie. Na górze, tam gdzie ja leżałem wcześniej. Kije, jestem na dole. Ale brzydki jest. Ale cylinder ma ładny. Przynajmniej cylinder jest ładny. Czekaj, wiem jak do ciebie podejść, tylko muszę nie mieć Blighta na plecach. O, na mnie! Ale fajnie, dobrze wiedzieć, że ma tego, Team Carrera. No. Gdzie on cię dał? Na koniec korytarza? No. Siema, jak się wisi? A, witam. I mniej procentów. Żadnych procentów, schodzisz z haka i kropka. To byś skoczył na mnie. O, Leon poleciał z pół metra do przodu, skok olimpijski zaliczył. Nie, moja głowa tak trochę do... Wlazła mi w pośladki. Wychodzi nawet. Włosy wychodzą. Mam to w... Pojazdy. Wiesz, ta twoja postać wiedziała co dobre, wiesz, taka miła, fajna klerka. Kurde, on ma się popa. Tak. Dwa totemy poszły mu. Mhm. Ja lecę po trzecie. No ej. Ja jestem po drugiej stronie i lecę tego na górę. Leć dopiero Stars. No, lecę dopiero Stars. Przynajmniej jeden honorowy genik jest. No właśnie. Ten honorowy... Idź górą, ja dołem. No idź górą, a Blighter na górze. Dobrze. I on mnie widział. Dobra, no to brzejtuj go, ja idę na dole po tą. Po... O matki litwórni. To niech ma, bo ja zdjąłem ją na zegarku. Więc jest spoko. Robię na korytarzu Gena. Ej, trochę włazisz jej w intymny punkt, Yuki. No to głową. Uwaga! No dobra, on na mnie ma pokus, on się wami nie zainteresował. Co on robi? Blighter, co ty robisz? Blighter gigancior. Cię wariat rozpędza. Dziś wleciał. Blighter Gigancior się rozpędza. Co musisz na górę? Ja z nim się na dole coś gania. No nie, ty do czarta czekasz. Żeby zaliczyć go na ziemi.
Na glebę. Nie, użył to normalnie, ale po prostu czeka, aż go użyje. I idzie do głównego holu. No to niech Yugi go ciągnie do góry, bo ja jestem z boku i zajdę go z boku. Ja muszę temu Gate'owi życie uprzykrzyć, to by musiał się... A ja nie? Ja bym musiał temu życie uprzykrzyć, ale to by musiał się temu wyrzeczyć. Weź go stąd, ja go ściągnę. Mam zegarek. No dobra. Spróbuję. Do biblioteki. Do biblioteki przejdę. Na razie do odpoczynku. Chodźcie w życiu. Wziąłem go. A, to ty. Najpierw tego. Gdzie polędziesz? Będą. Ja. Gdzie poleziesz? W ciebie. W ciebie wszedł. Jak to zabrzmiało, kurde, nie! 18 plus! O, nie. Idzie... A, jest w górnym holu, niedobrze. No i mnie widział. No i za mną leci. No i fajnie. Tak? Oczywiście, że za mną... Nie wchodź do zachodniego biura, bo ja tu jestem. Ja lecę z nim do biblioteki. No dobrze. Yuki, wytrzymasz? Bo ja sobie tego, ja ściągnę potem i pójdę po ciebie, bo już trzeci ściągam. Ja już lecę, ja już ten Blaj jest psychopatą. On schodami zszedł. To jest psychopata. Ała, ej, on schodami schodzi, nie wierzę. Mamy już trzy totemy ściągnięte. I skręć gena. Ja muszę wykorzystać apteczkę. Ja mam łymykę. Ale muszę apteczkę wykorzystać. Houston, ja mam problem, też? Bo ja umierać. Gdzie ty jesteś? W bibliotece, no tu Spirit Fury. Jak ja uwielbiam, jak Haru się wkurza. Czy on ci dał przez drzwi? Gubił mnie? Chyba. Czyli dawaj lanciora za mną! Polu tylko mi. Nie do głównego holu, bo on prawie... I tylko nie przy biurze Stars, bo ja jestem obok i robię gena, prawie mam gotowego. Tak, wiem. Ej, wiecie co zauważyłem? Ej, ja jestem martwa! Co zauważyłeś? Że wszyscy mają po dwa stage, tylko ja nie mam ani jednego. No ty tak jak ja. Bo kampisz. Nie, ja nie kampię, ja robię gena za genem i tak naprawdę... To skąd wy żeście się tu kurde wzięli? Z przyjaciółka. Ja cię chycę. Jeszcze raz wybierzę na RPG? Fajnie było, mi się podobało. Nie fajnie było po prostu. Ja zakręcę gena w toalecie na pierwszym piętrze. O, chciałem się mówić, bo mnie goni. Zaraz tam paletę. To zostańcie na palterze, jeżeli możecie. Tak. Mam połowę gena. Ja jeszcze mam to, a pińczek. Pińczka dostałam. Najlepsze jest to, że ja jestem obsesją i jeszcze nie padłem. No. I zniczę proszę dla Lili i dla Haru, bo starali się. No. Poszedł do ciebie na film. Uciekłam, no. Ściął mi stąd Blight. Dobra, masz. Tak szybko. Ej, ten gen jest prawie skończony. Tylko poszedł go skopać.
ściągnąłeś. Uważaj, leci! Kurde, widzę! Dziadek, jaki unik? Jaki unik? Mam połowicznie to nagrane. Chodź! Przyjmę! Szybko! No to polecam! A zrozumij ją! Ryku! Dobra, trzymaj go z dala. Nie! Popycha, co? Nie wziął mnie, on chce szukać ciebie. To nie chce szukać, ja w szafce jesteś. Czy to mnie? Ja to na to patrzę. Widzisz, że śpi ogonek na bójku? Sorry, Yuki, ale ja stąd spadam. Kurde, nie wiem. Jezu, na korytarzu, na korytarzu! Nie w tę stronę! Nie w tę stronę! Na górze? O nie. Na górze. Do tego, korytarz na tego, przybliżę. Tak. Zanim ten... On pewno kampi tego hacza. Dasz, kampi. Zajeram bliscy. Teraz Pięknie. Mam jeszcze dwa zdjęcia z haka i będę miał 45. koła. O, i mam plus 2. Brawo. Co on tu miał? Spirit Fury, Spirit Fury, Tinkerer, Pop Gas, Sloppy Butcher. No i miał Sloppy'ego, żeby dłużej leczyć, trzeba było. No, ale przynajmniej było miło. Tego. No to co, jeszcze raz tego? Co myślicie? Czekaj. Okay. Dalej jedziemy z następną. Ja muszę. Ja cię za długo muszę na chwilkę przeprosić. Ja muszę. Przeprosić was muszę na chwilkę. Muszę iść dobiegać. Dobra. Juki, nie wyszłaś z meczu jeszcze chyba. Tak, bo czekaj, coś robię ważnego. Piszesz do niego? Nie, do kogoś innego coś.
Czekajcie, czy jest już ta mapa zremajkowana? Ej, czy ktoś wie, czy jest już ta mapa? Która? Haddonfield. Czy ona już jest dostępna? Ja się nie orientuję, która ma pojęcie, która nie. Haddonfield było wycofane pod remake jej, pod remake'owanie jej, ale... Ja miałam użyć tego kodu w końcu. A, ja też w sumie. Ja też w sumie nie. A powinienem, bo potrzebuję jej do tego. O, ile nowych skórek wyszło. Szkoda, że nie remake'ujecie Haddonfielda. Że na to nie mają czasu. No. Okej. Okay. Fajny ten skin jest do Spirity. Fajny jest skin do Spirity. Ten co ostatnio wyszedł, ten traditional Yozakura. Szczerze? Ja... Mi się podoba po prostu ten motyw kwiatowy. Po prostu mi się ten kwiatowy motyw podoba. Spirit. Szczerze? Ja generalnie Spiritki nie lubię. Ja wiem, tylko... Więc... Jestem dość krytycznie do niej nastawiony, ale wiem, że niektórzy mogą to lubić choćby dla samej skórki. Nawet jak nie mają zamiaru jej używać tej spirytki przez całe lata. Dobra, mam 25 koła. Ten kod... Ale też dla Springtime Special. Ale ten też tam... jest fajny dla Ej, ale już nie dawajcie na razie, żeby się nie przeżarła. Ej, dobra, bo w sumie nie, żebyśmy mieli jakąś odmianę przy okazji. Ja dam teraz mapę, okej? Okay? Bo ja nie mam RPD i mogę dać wam coś innego. Jak mogę, jeżeli mogę. No i ten skin dla Yui. Miałam sobie kiedyś... Tylko dajcie mi chwilę, to sobie poleweluję postać. Mam do kupienia postać. Adam, kupi sobie teraz coś. Dobra, mam. Rezil? Tak? Jaki? Jafaru? Adam ma Ace'a czy Cheryl? Cheryl weź. Nie dam takie tego. Kiezozaurus Cells. No i Cheryl. Na łapkę. No. Że Adama też mogę zakupić, bo mam tego. A obstawiamy, kto będzie killerem? Nie. Da się wam? Może. Bo to taka zabawa zawsze wychodzi nam z tego fajna, nie? No i nie został tylko już Ace do kupienia. Resin. Tak? Do rocznicy DBD został już tylko Ace do kupienia. Dobra, to dobrze. Dobra, to każdy po jednym czy po dwóch mówimy? Nie mogą się powtarzać, killerzy.
W sensie w jednej turze, żeby nie było, że nie mogą się powtarzać w całym głosowaniu, tylko w jednej turze nie może być dwóch takich samych killów. Czyli na przykład jeżeli ktoś weźmie Ghostface'a, to ja na przykład już nie mogę wziąć Ghostface'a, nie? Mhm. To żebyśmy takie mieli reguły tego głosowania. Kto wygra, będzie mógł... O! Mam taką nagrodę. Kto wygra, ma zdecydować, jakim surwem gra prowadzący, plus jeszcze do tego wybiera mapę. Nie, ten, po prostu wybiera każdemu surwa i tyle. O, wybiera każdemu surwa. O, dobry pomysł, Yuki, bardzo dobry. Tak, ja mam coś kupię. To kto... No teraz puść Yui. Dobra, to Haru, ty zacznij. Kto będzie killerem? Kurde, jeszcze trochę. A dajmy tak pysznego dzwonka. Dzwonek, dobra, mamy dzwonka. Yuki? Ja? Kurde, to ja Haru muszę sobie podnieść. Handreska. Lili? Ja. A ty jak myślisz, Lili, kto będzie killerem? Nemesis. Albo... Nie wiem, czy tego. Może weźmy po jednego. Jednego czy po dwóch? Jednego. No to Nemesis. Że pewnie będzie Legion. To powie, jakiego ja wybieram killera, bo chyba nie muszę mówić. Myers. To już wiecie, moi drodzy. Kto myślał, że ja wezmę kogoś innego? Czekaj. Poczekacie 10 minut na mnie, jak ci się tak powiem zadzwonię, wylogujesz stąd i ten. Muszę coś załatwić teraz, szybko. Na teraz. O. Sorki. Poczekacie? No, jak to? No możemy. 10 minut. Jest to. 15, góra. Chyba, że sobie teraz zagracie i potem te zakłady wiedzą, jak ja będę. No dobra, możemy tak zrobić, co wy na to? Wstrzymamy się od, powiedzmy, głosowania, kiedy Yuki wróci, to po prostu to po prostu wznowimy to. Bo to też wiecie, żeby mi nie, widzowie też nie zasnęli, nie? Haru, Lili, ready, proszę. A, już. Lili. No to co? Ready, proszę. No, daję. Jedno będzie bez Yuki, no moi drodzy, ale no wróci za chwilę. Za niedługo wróci do nas Yuki, więc będzie chill. I wtedy wznowimy nasz konkursik, kto jest killerem. I każdy, wtedy każdemu wybiera postać, nie? Tak. Biorę Yui, bo tym razem, po czemu by nie? Wiecie co, ja se chyba jednak zostanę przy sprawdzonej osobie. Albo nie, bo ja generuję mapę teraz. Czekajcie. A jak to wziąłeś? Ja mogę wziąć? Nie, ja wezmę. Cmentarzystko artystki. A, ja mam ten offering. No to dobra, bo ja na niej nie mam zegarka, a ja muszę ściągnąć 25 osób. Na plecu masz zegarek? Tak. I na Chrisie. Ale nie wiedzieć, czemu wolę grać Claire. Co? Siema, no to tam jak tam. O, no proszę. Cześć. No i mamy zastępstwo. Odpalasz DVD? Aha, odpalałem. Czekaj, kod tylko pisze. Nowe postacie są. Tyle co widzę, jakieś przystanek. Senpai w DVD?
co? No ja tutaj mam na liście znajomych Senpai jest w DBD. Wiedziałeś o tym? Senpaika grała DBD dawniej z nami. Tylko potem już była nieaktywna, no to wyleciała jednym słowem czystka. Nie, ona właśnie teraz gra. Ona jest teraz w lobby. Z kimś. A, z jakimiś typami. Czemu, do sklepu muszę iść jeszcze. Dobra, w każdym razie dołączaj do nas. Haru gra czy nie gra? Haru przecież jest z nami tu w lobby. Jest, żyje, obudził się. Nie, no wiesz co, wcześniej graliśmy z Yuki, ale potem to co najwyżej przerzucimy się na customy, dobra? No spoko. W grudniu byśmy jeszcze wykonali nasze zadania, bo wiesz co, niedługo skończy się Rift, a ja chcę jednak skończyć to zadanie, że mam zdjąć 25 osób, ściągnąłem póki co 23. Naprawdę, DBD się postarało. Zostaliśmy 25 tysięcy. No, ale ten kod przynajmniej działa, on nie wygasł od razu. Ogólnie popytałem się też innych osób, z którymi mam kontakt, czy mieli problem z tym i mieli. Działa wieczorem, bo o której tam godzinie to wyskoczyło dopiero? No to właśnie. Nie pytałem tylko Arbuza, ale no wiadomo, nie? No nie miałem, nie złapałem z nią wtedy jeszcze, nie złapałem z nią kontaktu wieczorem, nie? Wtedy. O shit, to go złapię. Nie złapię, dobra. Dobra, jedziemy! Didi, dawaj ready! Wykonaj akcję współpracy przez 360 sekund. 152 z 360. Cześć, bazę, graliśmy na RPD, wszyscy zginęli, tylko ja wskoczyłem w klapę. Graliśmy na Blighta. Znalazłeś tą klapę na tym RPD. No, Blighta wykiwałem w ten sposób. I wiesz co, i byłem obsesją przez cały mecz, nie dostałem ani jednego stage'a poza jednym, kiedy nie uważałem. I wyładowałem się po tiku. Ale ładna nea, seksowna. Jesteś na streamie, chłopie. No to co, to wznawiamy głosowanie? Jaki jest killer? Ty, Haru, już wiem. Miał być dzwonek, tak? Lili Nemezis, ja to wiadomo. Sasensei, jak myśli, jaki będzie killer? Antereska. Jak Yuki! Okej, się trafię. Ale wiesz co, wiesz co jest najlepsze, Sensei? Jeżeli wygrasz, to wybierasz każdemu surwa. Bez wyjątku. Mnie, Lili, Haru. I sobie. No to wiem, jakiego mogę wybrać. Ty kurde. Wczorajsza wiem. Powinieneś się domyśleć. Teraz jest takie namyślenie, co jest? Ja nie lubię grać tylko jedną. Claudette Morel, no i właściwie to tylko nią. No, to wiesz co będzie. Ogólnie? No ja biorę na Medisa. Arusz, tam ma? I dajemy Resilowi Claudetkę? Do bani. Może w końcu pokochają. Ej, Sensei, może ty mi pomożesz? Bo wczoraj dostałem followka, to prawdopodobnie jest od nas, z naszej paczki. Nuggetsowa. To jest Tori, nie? To jest Tori, Nuggets. No. Tak. Bo po prostu wolę się upewnić, żeby wiesz, żeby wiedzieć komu podziękować za followka, także dzięki Tori. Ale no wiesz, to po prostu, żeby wiesz, żeby nie było, że coś przekręcę, że kogoś pomylę czy coś, nie? Więc wolałem się ciebie zapytać. Nie, to Tori na gacik. No dobra. Ona smacznie. Pyszne TL. Boże, jest. A ty widziałeś w ogóle tytuł mojego streama dzisiejszego? Nie widziałem. No to sprawdź sobie, bo normalnie będziesz się śmiał cały mecz. Resil przegrywa każdy mecz. Nie. Aha. Nie. Resil wali głową o ten. Nie mogę. Jestem w nowym, powiedzmy, lokum. Nie mogę rozwalić go w jeden dzień. Trzy raki, czyli ja, Yuki, Lili. Wszyscy mamy ten sam znak zodiaku. Bo kiedy myśmy zaczynali, Haru jeszcze nie doszedł, on doszedł z czasem, nie? I po prostu nazwaliśmy to trzy raki w DBD. Miałem też dać twój.
też dać... Ale to się zalicza, bo wy jesteście takimi czemarakami. No właśnie, ja się śmiałem, nie? Ale wiesz co, sensie, miałem też dać twój znak zodiaku, ale nie wiedziałem jakiego masz, jaki masz, więc nie dałem. I wyszło mi trzy raki w Dead by Daylight. Nie, ja bym się nie... Znaczy, ja bym się odróżniał w kurwę. Szczerze. No ten też się odróżnia, bo ma bliźnięta. Czy pan? Czekaj. Kto? Sensei ma bliźnięta, więc on, że Haruki to ma bliźnięta, więc on też się wyróżniałby z tego, gdyby przyszedł. Ja nie mam bliźnięta. Nie, że pomyliłem się, nie? Że mówiłem, że Haruki ma bliźnięta, to on by się też wyróżniał od tego, nie? Czekaj, średni to jest lew, tak? Dobrze mówię. Chyba tak, do któregoś momentu. Lewiatkiem. Źrebakiem. Lwiątkiem. Co tak długo wyszukuje? Kurde, piątek, halo, nie spać, grać. A wiesz co? Wiesz, że zanim ty żeś przyszedł, to wyszukiwało w nam w kilka minut? Doszedłeś ty, to zladżyło serwery, bo powiedziało, o kurde, sensei, to ja nie gram. Nie? Harki to sensei, to jest za bardzo mocna spółka. To jest dla nas za mocne, musimy uciekać. Ja samotuję, ty jeszcze kurde latarką mu świecisz, no psy obu siadnie, no. To jest czysta logika. Abstrakcyjna. W ogóle sensei, to ci pokażę ci coś i normalnie też mi powiesz, bo Yuki już się wypowiedziała, jak to wygląda, nie? Ale wolę zapoznać się z opinią właśnie waszą, bo dzisiaj, bo tak cały czas słyszę o tym, że konop jest hipokrytą, że jest hipokrytą, nie? Postanowiłem go poprosić, żeby wyjaśnił to z Wardęgą polubownie, nie? No i nie zgadniesz, ja wszedłem, sprawdziłem sobie tego, wzięliśmy z Yokido, zrobiliśmy taki test, że wysłałem do niego komentarz, taki bardzo długi wywód, że chciałbym, żeby się pogodzili, po czym się przelogowałem na konto Yokido, klikając w link, który prowadzi bezpośrednio do mojego komentarza, nie? No. I patrz, jaka jest różnica, nastawiłem te same parametry. Patrz, jaki hipokryta. Minuta minęła, a on mi komentarz ukrył. Cigda. Płakał się. Więc zwracam się do ciebie, konop, hipokryto jeden. Nie mów, że to Wardęga jest hipokrytą, kiedy sam ukrywasz komentarze. A czy Wardęga bardzo ostro jeśli chodzi o kogoś, na kogo ma jakieś dowody, to on bardzo ostro podchodzi pod niego, żeby mu tak, wiesz, żeby w końcu się wypowiedział. Nie no, żeby, Wardęga, on stawia sprawę jasno, zawsze, nie? No to wiem, no to prawdę mówi, ale tak bardzo ostro, że po prostu nie da się wypowiedzieć tej osoby. No ale to też trzeba patrzeć na to, że konop go prowokuje cały czas, nie? No nie, a to konop, to ja mam wyjebane tego dziada. Tyle powiem w temacie. Bo ja tylko zwracam uwagę, konop, że ty sam chcesz szacunku od innych, ale sam tego szacunku nie okazujesz im. Po prostu ci... Nie uzyskę tego szacunku i tyle w temacie będzie. No. Nie wymagaj od innych szacunku, kiedy sam nie jesteś tego przykładem. Ghostface? Myers? Ghostface? Ghostface i u mnie! Ghostface? Ale nikt nie trafił, więc nikt nie wybiera tych. Nikt nie wybiera surwów. Czekaj. Aha. Nie, za daleko było. Albo ma Lightborna. Nie ma Lightborna. Puścił mnie. A, zrzucił. O kurwa. A, no, bo możemy pójść na ciebie. A ty powiem. Nie, nie idzie do mnie. Nie. Szuka. Uciekaj od tego haka. Uciekam. Cały czas. Zrukowałem, za mną leci. Mogę nim zakręcić? Nie, on się nie da zakręcić. Ale biegnie przede mnie. Dobra. Wraca się. No, odnawiaj się, Hatryku, odnawiaj. Kolejna! Odnowił się hak. O, on się wraca. Nie, save. Bierz. Ale nie, bo nie się wyglasz, nie? Motorek. Dzięki! Siema, nara, Ghostface. Motorek poszedł. Poszedł do głównego poleciał. Za sensejkiem, kuźwa, leci. Na pałę. A co się dziwisz? To jest... Imoman! Keniu!
Help! Nie, dziękuję. Nie dziękujemy. Dobrze sradzimy. No, przyjemność. Tak, Cresil, już ci nie pomogę. Okay. Nikt nie trafił, Yuki. Każdy mówił, że tego bossesek dołączył. I czekajcie, on jest mój, bo ja muszę ściągnąć 25 osób, bo on jest 24. Ej, nie, sensei, proszę, bo chcę zrobić to cholerne zadanie. Tak go pięknie ratowałem, a ten nawet mi nie pomoże. Ale co przegrali? Bo każdy obstawił killera, bo sensei dołączył. Ciągaj mnie szybko, bo nie mam czasu. Ciągnij. No kurwa. To mi się nie podoba. Główny? Ała! Siema! No to on nie widzi. Karu, dzięki, że to przyjąłeś. Dobrze, Haru, dobrze. Nie, no ta oczywiście za mną pójdę, bo za kim innym. Dobra, to ja. Mnie uwielbiają. Lepiej chodź do maina. Czekaj, nie mogę cię wyleczyć, bo stoisz pod paletą i ją spuszczę na ciebie. No to chodź, maleńki. Ja wam go z face'a zajmuję chwilowo. Dobra, to ja go leczę. Tylko, że tak biegasz blisko nas jakoś. Nie mów o tym, że blisko was biegam, ale nie mam wyboru, bo ja tu mam paletę. Tak, krwawi tego nie, i biega. Nie, to nie ta paleta, ja jestem obok drugiego. Ja widzę, że jest tu, chodź tu, bym go narazić do palety. On tu biegnie, by the way. Nie, on za mną biega. Aha, blokujesz mnie, halo! Halo! Ale ja mam tu... Aha, widział. Nie, widział. Tak, widzę. Ale czas kupiłem na tej palecie. Ale to było piękne, on ma taki piękny strój, bo... Sensei, ja tu widziałem. Marłam dzisiaj. On ma taki piękny ten strój, on jest prawdziwym ghost face'em, jakie to piękne. Pomóż! Nie, nie zrobisz sabotażu. Ja nie wybiegam się, braknie. Bo nikt nie blokuje, uleczą się, ale nie blokują. Dzięki. Nie wiem, że to był dobry pomysł. Dobry, bo ja cię ciągnąłem, mam zaliczone zadanie i teraz mogę mieć wszystkich gdzieś. Odwrócił się plecami. Nie. Kurde, przyklejona paleta! Nie, on mnie widział. Leżę pod paletą. Nie, no to razie wszyscy się wywalamy. Podnoś Lili, póki możesz. Podnosimy go. Raz? Dawaj się pod niego. Gosti się wraca do was. Świetnie Lili, o to chodziło. No dzięki, sensei! Pomaga mi to! No i teraz nie bierze, no! No to ci poradzę! Nie zrzucać tej palety mogłeś? On nie mógł padnieć przez chwilę. Sensei, 3 sekundy, bo się sam ściągnę. Jestem. Dobra. Lepki. Ej, co? Jaka była na to szansa? 4%. Ale wiesz co jest najlepsze? Jak Lerką nie zrywałem się lata całe. Świetne. A mimo to udało mi się zaskoczyć. Ona ci szczęście przyniosła, Renfi! Uciekamy, bo tam jest Gotti! Ale jaka była szansa, że na live dostanę takie coś? Leczonko, nie jakieś taktyczne. On nie kampi! No, widzę. Kampi w memento? Może mnie ktoś ściągnąć wreszcie? Nie. My się leczymy. To ja się zabijam. Dobra. Nie zabijaj się. Lata. Trzymaj. No on i tak ma ten moment, nie wiem. No bo to nie będzie podnosił. Co mam zrobić, jak on coś nie zaczekał? Dziękuję. Dobra, ale on nie wie o mnie.
Sobotera masz, nie masz. Latarka! Ej, co? Siak! Mówiłem, że może mieć lightborna. Oszukana ta gra. No i się wywalam. To ja idę po nimi. Będę mieć pewność, że zadanie mam wykonane. Spadłeś! Ja to mam nagrane! Fiko w powietrzu. No! No, piwnica. Widziałem to, bo ty żeś tak spadła, ja tego, a ja takie... A, fajna gra, nie powiem. No, daj się wyleczyć, no. Albo ty mnie pierwszy, bo ja mam połowę już. No i jeszcze trochę głośna, bo jest. Ale to teraz Gossi każdy moment to może robić. No, dosłownie. Bardzo? Czy ktoś po niego idzie? Ja się leczę. Ja Lili leczę. Mam zegarek, więc mógłbym pójść. Dobra, lecę na pałę, ginę najwyżej pierdziałem. Dobra, ja idę. Lecz się, bo ja jestem blisko, ale tego, ale mam zegarek. Ginę, ja sobie lecę z zegarkiem. Ja sobie lecę z zegarkiem. Ale na górze siedzi kutabani. Kutabani. No za tobą jest. No, plecy. Ale wiem, że plecy. Ściągaj Haru. No i co, frajerze? A, sensei, tak, by the way, w nowym domu mam pokój z Yokido, więc proszę, hamuj się tym razem. Zadanie wykonane, czy nie? Oj. Tak, mam wykonane zadanie, już mogę mieć was w... Nie powiem gdzie. Już możesz mieć to wszystko w głębokim poważaniu. Tak. Oj, chyba leżę. Teraz to już sobie możecie leżeć, spoko. Nie zdążę. To już nawet poddaj to, bo nie ma sensu. Jak ty to zrobiłeś? On cię nie widział przez chwilę. Sam chciałbym wiedzieć. Dobra, biorę Ghostface'a na mój plac zabaw. Czyli na... Nie. On ma lightborna na stówę. Nie, on nie ma lightborna. On chyba nie ma memento przy okazji jeszcze. Dobra, Lili, szukaj hacza, bo to nie ma sensu. Ale ja bym mu disconnecta zrobił, nie? On ja bym mu disconnecta walnął. To jest wrzucona barwa pewnie? Możliwe. Ale będę się śmiał, jak ci się zrespi nagle hacz przed nosem. Tak po rogach to chyba raczej nie. Kurna, znalazł go. To teraz tylko do bramy i się modlić, żeby Ghostface tam nie był. Tu był hacz. No, to była. To był hacz. Ja pamiętam killera, który walnął mi hacza. Idzie! Z prawej! Wiem! Musi mieć spoceniec wszystkie. No co? Jak to przy mnie tańczy, kurwa?
On czeka, aż się sama zawijesz. Podniesie cię na koniec, żeby cię puścił i tego. On próbuje otworzyć, no... Nie próbuje otworzyć, on cię próbuje tylko nabrać. Weź mnie, kurwa, i... Czy on mnie... Nie, to... To jest Gryfing. To jest typowe, chamskie przedłużanie gry. Weźmie, kurwa! Nie weźmie cię, bo on... Bo on chce, żeby cię zabił czas. Widzisz, on co poszedł. Ja go zgłaszał za przedłużanie gry. Ktoś go jeszcze zgłosi? Ja. Bo on czeka, aż czas minie. Jeszcze idiota używa swojej specjalki na tego. O! No i ile ci zostało? Bez szans. Widzisz, on specjalnie wyczekał. Zleciały na mnie! Chamisko jedne. Jeszcze mi się zaliczył. O przedłużanie czasu? Tak. Jak to napisać? Ja myślę, że to jest trollowanie gry, więc Gryfing. Gryfing? Tak. I po prostu, że przedłużał grę. Kiedy wszystko było jasne. Chamisko jedno. Expanding? Nie, expanding to... Trolling. Trolling. No. Chłop zwyczajnie trollował. Single. Ja jeszcze napisał lul. Lepa... Jeszcze napisał lul. Sam jest lol. Lamus raczej. Lamus. Lama. Nie, że musi mieć wszystkie fragi, to jeszcze chłop troluje. No to co, bierzemy jeszcze raz RPD? Możemy. Dobra. Co wiesz, co robić? Tak, wiem, kogo wziąć. Jak na tą mapę, to trzeba tą dwójkę wziąć. Wiesz, co się skapnęłam dzisiaj w wersji? No. Ja miałam dzisiaj zrobić lejmę z rysowania. Aha, no to super, żeś się zorientowała. Kto to jest? Ravenna chce grać. No ale ja mam pełen skład, Ravenna. Dziękuję bardzo za zaproszenie, ale pamiętajcie, że ja jednak kiedy streamuję, to zazwyczaj mam gotowy już składnik. Z góry jest to uprzedzane wcześniej, na przykład Senseiek. Yuki czy Haru dostają zawsze dostają zawsze ode mnie wiadomość, że jestem chętny na grę już wcześniej. Albo to oni mnie zapraszają do gry wtedy. Siema. 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 O, dzień dobry. Cześć.
ciekawe, kto się do mnie odezwał pierwszy. Ja. A nie Lili? A nie, to się mam odpowiedź. Nie wiem, jakoś po dziewczynsku tak. To Lili była. Nie wiem. Lili była pierwsza, potem Yuki, potem, potem ja. Sensek jeszcze ci nie powiedział dzień dobry, bo on by cię przywitał w tradycyjny dla siebie sposób. Powiedział, ale to jedna rzecz, a druga dopiero co od niego przyjechałem. A, to dlatego tak, że długo siedział u Sensek. To my cię do gry zapraszamy, a ty siedzisz. Pizzę jedliśmy. A no to smaczną chociaż? Tak o sobie. Co mi on robił, no to tam, wiesz, to pomieszał czegoś tam, no się pomieszał. Chłopie, jesteś na streamie, nie mów takich rzeczy. Do tego Mefedron. Witam, słuchaj. Dobra, to obstawiamy kolejny raz killerów. Już z góry mówię na Legion. Dobra, ty masz Legiona. Okej, okay. Sensejek? Antareska. Zostajesz przy Antresce. Ja zostaję przy Majersie. Haru? No. No to tym razem damy terapię szokową. W sumie, Rasil? Kogo? Jeśli zawsze śmieć, jak weźmiemy tak, jak dostaniemy na Melisa. I zapytamy też osoby, które nie grają z nami, czyli Mokosia i Yuki. Od razu mówię, że nagrodą za to jest wybranie nam wszystkim surbów. Mokoś? Kim? Ja stawiam, że to będzie dobry. A Yuki? Andres. A już była. To... Mój ukochany doktorek. Kurde, nie chcę doktorka, ale zgoda. Był też. Dobra. Nie był. Był Legion, była Huntresska, Majers. Terapia szokowa, czyli doktor. To też był. Zobaczysz tego? To co, Yuki? To kogo bierzesz? Blade. Ale Dwight nie jest tym! Dwight nie jest killerem! Blight! Bo wiesz, jak TikTok mnie zawsze miał, było Dwight. Lęcior! A, dobra, no to zobaczymy, kto wygra. Ja pewno jak zawsze wpadnę pierwszy na killera, więc albo nie, albo Lili. Wiesz, że to pewnie jedno z nas. A niech to będzie wesoły. Ten jak uczesał swoją. Nie. Dobra. No to patrz teraz. Będziemy Madnela. O kurde. Więc co, przypomniałeś mi trochę o Ma. W ogóle dawno z nią nie grałem. Nie, o kurde, miejmy nadzieję, że będzie losowo wybrana. W sumie na ten live z DBD wiesz co raz jest? No. Takie wyzwanie. Że jak to będzie wygrać, ale on mi to tego cały czas tego. Ty no, to ty znajdź takich, co będą chcieli grać cały czas na RPD. Nie, nawet jak bez RPD nawet tego. Aha, że miałbym grać cały czas Klerką, a ty Leonem? Tak. Ej, to nawet fajnie wyglądałoby, bo ja mam fajne na niej perki. I od razu do każdego. Kamerki nie ma, bo jest remont. Kamerka wróci, jak wyremontuje sobie pokój. Autuchciwy. Znam ten guziak. Ma korupta. Tak, właśnie miałem powiedzieć. Ja jestem blisko killera gdzieś. Huntress! O kurde, sensei trafił. Łatwiutko.
Co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Lili, znowu mnie sprzedajesz. Nie, gdzie mam akurat w tym miejscu tego... Czy ty mnie sprzedajesz za chwilę? Nie, zgubiła ją. Coraz bliżej mnie. Zgubiła. Korupt. Kurde, wszędzie ten korupt, cholera. Kurkę, z której zbiałam. Ona tam pita, odstrzygałem pierwszy. No bo one są dostępne, a te tutaj są w korupcie, więc... Widzę króliczka cień, jak jestem, o już toporek we mnie. No polubiła cię, no co mam ci powiedzieć? Obstawiam Steamowca, bo toporek schował. No bo wiesz co, konsolowiec nie da rady schować toporka, zawsze musi go rzucić. Dobra, dwa misy. Jeszcze trzy. On mnie widła! Dobra. Rąbnęła ci. Jeden totem z głowy. Parka. Parka robi se tego, robi se gena. Drogie. Ściągajmy, bo może mieć Noeda. To mamy dwa totemy ściągnięte, nie? Fajnie, to mnie goni. My przy killerczaku zrobimy gena. Byś się spodziewał, że to będzie za mną biegało. No nie wiem. Obstawiałem raczej Sensei'ka, bo to on jest tym magnesem na killerów. Nie idzie zakręcić typem. To on zakręcił tobą. Tak. A i hak pod ręką, to by się spodziewał. No nie wiem, stary. On ma golta. Killer ma golta. To ma szybka paleta. Nie powiem. O kurde, bez Borowa. Ja się szukam w tym roku. Uciekaj. Ja mam Borowa. Deadman Switch. O, leczonko. Fioletowy toolbox. Matanko. Wyciąg do spiwnicy fioletowego toolboxa. Ja uciekam. Opłacał mi się ten interes. Idzie po mnie? Idzie po mnie. Sabotowałeś mi biegę? No to teraz lepsza wampa. Kurde, ona nie ma Jolta, tylko ona ma te haki plagi. No, skorczył. Więc ona nie ma Jolta, tylko hak plagi. Jeszcze pewno ma Lula bajkę. W mordę i po takiem. Jak się zwykle. No blokowałam się. Dobra, ja idę po Sensei'ka. Nie ściągaj się. Głupi Deadman Switch. Nie ściągaj się, idę po ciebie. Ja tu mam skrzynkę do tworzenia przecież. Siema. Prawie. Żółta apteczka. Jaki do was? Panie! Czemu? Kurwa, no. Czemu tak blisko stałeś? Bo nie daleko. Nie, bo jak stał tak blisko, to ja nie byłem w... to mi złapało paletę. O kurwa! Naprawdę? Dlaczego nie uciekłeś? No bo przytrzymałeś mi kurwa to leczenie! Przerwałem ci! Przerwałem ci i zerwałem cię do biegu. Leon, za blisko mamy ten haczyk. Trochę? Nie zdążę cię puścić i ich Andreska cię trafi. Leci do was. Ja ściągam. Dobra, zdążyłem go wyleczyć. Tylko Leona. Mnie! To nie trafiła? I znowu ja jestem przez nią i znowu ja nie mam ani jednego stage'a. No bo ty się nie ganiasz z killerem. Ja się nie bawię z killerem, co ty chcesz, żebym zginął? Ja nie umiem się lupować. Zresztą nie zgadzam się z okno przeszła. Nie, tego. Można tam
spokojnie na tunel. Okej, bo Huntresska jest gdzieś blisko i ja muszę tego. Lechę dalej ci po ciebie, Rekin. Obok ciebie. Obok mnie. Idę po ciebie. To poszedł? No bo mnie minęła i ja się ukryłem, wiesz. Taktycznie ją rozegrałem. Będę teraz już tak wkurza. Dzięki! O, znalazłem czwarty totem. Chyba, że trzeci. Kurczę. Tunelara. Jeszcze powiedz, że cię podnosi. No, nie, przeładowuje i zaraz podniesie. Podnosi. Dobra, ja rozwaliłem trzeci totem. No ale lipny ten killer. Lipny ten killer, jak on ma tunelować i kampić, to żadna z niego radość nie jest. To jest taki killer jak ten Blight wtedy, nie? Wszystkich przytuneluje, ja co z tego, że ja wszystkich pościągam z haków, jak on będzie was tunelował i kampił. Blight do ciebie jest na sobie. Będę podbiegł do górki. Dobra, tu jest jeszcze jeden totem. Ile mamy zdjętych? Kto zdejmował? Dostałeś i mi zaliczyło tego. I mi korupt skoczył. Sensejek już ma dentkę. Ale lipa. A, ty jesteś tutaj przy tym, przy genie. No, Deadman Switch polecam. Dla killera czy dla siebie? A i Huntresskę ujrzałem. A ona ciebie prawdopodobnie. No, jakby inaczej. Gościu ma na zwrotę kropkę. Ma co? Kropkę. Ma taką kropeczkę po prostu tego w nazwie. Aha. Nie na pojedyncza kropka po prostu. No, czyli sam wie, że jest śmieciem. No, tutaj akurat się zespanowałam. Zespanowałam. I widać, że twój gen... Czekaj. Tak, muszę poczekać, aż on się tego, aż on go powiesi. Leci do mnie, czy gdzie? Chyba w stronę głównego, nie jadę. Znaczy, to animacja, więc tych haków. Ja zrobię gena i polecę po ciebie. Też ci po ciebie. Widzę. Ja cię kręcę! Jaka była szansa, że ja skończę gena w tym czasie? Zerowa faktycznie. Ale dałeś radę. Ale dałem radę skończyć gena, a jednocześnie ona mnie dopadła. Dałeś się zaimanić. Poszarpnęła cię, jak się wszystko. No, ty szacunęła tobą, jak się szanowałam. No, co ty nie powiesz, no to prawda.
Ale przynajmniej mam ten jeden jeszcze honorowy gen zrobiony przy niej. To mi jeszcze terror zaliczyło przy okazji, nie? A Iron Maiden, Painerowo Korupt i Deadman. O kurde, dostałem jednocześnie tą. Wypełniłem jeszcze jedno zadanie. No, kropka taka, to jest ścierwo. Deadman Switch, Korupt, Iron Maiden, no to było bez szans. No i Haki Plagi. Chłop był tak dopakowany, że to już nie miałoby sensu. Lili? Ja? Ostatni. O? Musimy popracować jeszcze. Do której mieliśmy ogólnie robić tego filmu? Ogólnie już miał się skończyć wieki temu. Ha. Więc gramy ostatniego i spadamy. Ej, czekajcie. Sensejek trafił tak, że wybiera nam wszystkim surwy, nie ma. O kurde. Sensejek, no. Kim gramy? Jednak Huntereszka. Ale nie, kim my gramy, nie. Bo pamiętasz jakie były zasady tego? Jeśli wygrasz... No jak teraz jest. Aha, czyli nie mamy zmieniać surwów. Czekajcie, to ja się tylko tutaj porobię, wiecie co. Ja jeszcze tylko podnoję jeliczego. Doładuję sobie tą. Cloudet. Dawaj mi to wreszcie, no. Bo chcę się pozbyć Cloudet Morel, no. Cholera jasna, dlaczego mi nie chcesz dać tego, czego chcę? Dobra. Ej, jakie to jest chamskie. Ja chcę zrobić tylko Cloudet na poziom, żeby miała ten, żeby wziąć od niej, wiecie co, nie? Żeby wziąć od niej... No. Jak to się nazywa? Czekajcie, jak... Ja tu zawsze zapominam. Czekaj. Selfcare'a, nie? Ale nie dadzą mi selfcare'a. Dali mi empatię. Czekaj. Selfcare jest z 40. Kurde. Właśnie, to jeszcze nie będziesz mógł się leczyć. Nie, bo to kwestia, wiesz, tego, że to jest, że ja już ją leveluję po to tylko, żeby, wiesz, żeby zdobyć self-care'a i spadam od niej, nie? Już dalej jej levelować nie będę. To tak samo Jake Park. Ma co ma i spada, nie? Dobra. To kto jest killerem tym razem? Ponieważ to ostatni mecz, to tym razem bez nagrody, ale już. Będzie na następny mecz, o. No. Legion. Legion. Ty zostałeś w Legionie, Sensejek wiem, że został przy Huntressce. Skoro wcześniej był Legion, to tam będzie tego, nie? Ty Nemezis. Haru? Nurska. Twoja ulubiona. Chyba. Jak się orientuję. A ja zostaję przy moim mainie. Albo nie, mam jeszcze lepszy pomysł. Ta nowa killerka. Pani wychodzę z telewizorka. To ona będzie killerem. Yuki? Yuki, żyjesz ty sam, a Yuki odbyć. Dobra, to Mokoś jeszcze został. No to może Wiedźma.
O kurde, wiedźmy, ja tutaj dawno nie widziałem. Znaczy nie chodzi o wiedźmę, tylko bardziej mi chodzi o Suszale. O kogo? Zjawa. A, zjawa. A no to zjawa widuję częściej, ale wiedźmy to już nigdy. Dawno jej nie widziałem. Ja raz. Też. Widziałem. Jak mi pożerało serce. Aha. Dobra, nie wnikam. Dobra, widzowie, nie wnikajmy. Sobie po prostu na mnie użyła sobie po prostu... Mori. Mori, no. Zjawa mi serce. Kurde, tak sobie pan przypominam teraz i wiesz co, Małgosiu, tak dochodzę do wniosku, że ja widziałem wszystkie Mori, poza właśnie tym właśnie wiedźmy. No. Tak teraz patrząc na to perspektywicznie, to naprawdę ona pojawia się już rzadko, nie? No. Zawsze tam zwykle, wiesz, Majers, Doktorek, Huntresski często, nie? No. Pinhead się często też zdarza. Mogę powiedzieć, że to jest dobra postać, no. No ale wiesz, też i pojawiają się takie jak Trapper, nie? Czy inni. Którzy są powolni i beznadziejni. Że są powolni i beznadziejni. A tutaj, wiesz, a oni... A na przykład samej wiedźmie, która, wiesz, zatrapuje se cały teren. No to jej się dawno już nie widuje, nie? No niby tak. To tak patrząc na chłopski rozum. Killer popatrzył się na profile, stwierdził, o jaki mocny skład. Jeszcze wyjdzie na to, że killer rawczy i potem będzie i potem pod koniec rundy się zbudzi, jak wtedy Myers. Ja go do śmierci nie zapomnę. Jak graliśmy, ty go oślepiłeś ze 3 razy, a potem ożył nagle. Jestem. O, Yuki, to jaki killer teraz na ostatni mecz? Mój Lidi? Tremendous. Jest. Już. Tego, co wycofali. Co? Demogorgon. A, Demogorgon? O kurde, to jego też dawno nie widziałem, ale się zdarza. No to tak, no to zobaczmy, czy masz rację. Ja zostałem przy Majersie, Sensejek został przy to i zobaczymy, kto ma rację. I czy ktoś w ogóle trafił. Od tego zacznijmy. Pinhead! Ktoś strzelał w Pinheada? Nie. Za tobą. Chcesz pokazać? Pinhead przy niej jest. A tam jest! Kurde, co ty powiesz? A kurciło mnie, żeby powiedzieć tak, nie. Ruinę ma! Mam przerąbane z nim. Trafił w drzewo! Nie może nie trafić! Nie trafił! Biedny Pinhead, wleciliśmy już mu na psychę. Psycha sitting. Idę po kostkę. Poka, już się go odciągam od ciebie. Dobra. Ej, to było piękne, to było po prostu przepiękne. O, trafił! Przelaz do mnie! You open the ball. Okay. Nie ma! W paletę trafiłeś! Trafił! Trafił, ale fartem, bo nie uważałem. Pudło! Ja jestem przy... A, cześć. Biedny Pinhead. Nie, komplikowałem to. Psycha sitting, Pinhead leży psychicznie.
Imagine Camp i paletę w szaku. Przy czterech gra. Dzięki! To było cudne. Trzy razy go wykiwałem. Zdobił. Lecę po drugą kostkę, chyba że ktoś weźmie. On się respi w podobnych miejscach, tak zawsze w ukryciu. O, słyszałam jego słowa. Dostałeś, nara. Sensei, sensei! Pomożesz? Sensei, jak się odna... Dostał drugą paletą! Ale kurde, takie kampanie palet się nie opłacą. A potem problem, żeby się ganiać. Ale nie, ja nie kampię palety dam. Ja nie kampię palety, tylko po prostu on jest tak banalny. Nie, ja widzę, że tutaj pod paletą stoisz i czeka, żeby ją zrzucić. Ja to wszystko widzę. To znaczy nie. On de facto nie miał możliwości się tego, się wycofać z tej palety. No normalnie był bez szans. Co, będziesz się teraz kampił, kretynie? Ja wiem, że ty nie umiesz grać pinhead, ale to nie znaczy, że masz mnie kampić. Cioto jedna. Kampi mnie. Sensei, jak weźmiesz szkopkę? On nie kampi za to, że go tyle razy strollowałem. Nie chciałbym się. Ja tu również się wygenia. Ja już się wracam. Ty? Zagalek? Spadam stąd. Gdzie pobiegłeś, Asil? Do stodoły. Za stodołą. No widzę, twoje ślady krwi. Już idę. Bo ja zauważam. Lecz swoją pannę, Leon. Typa idzie zakręcić fajnie. Ale on jest taki łatwy. Miałam wziąć dla siebie to? Weź kostkę. Zostawił mnie. No. Dajcie, you open the ball. Chyba mam ruinę. No to ściągnij. Nie. Nie mogę tego, żeby był zablokowany. Czyli to nie jest ten hex. To jest hex Lili. Ale ja mam ruinę. Ja nie mam tego skończu tam. Nie mam tego pleginga. No ktoś ma. Ściągam mu ruinę. Dałby tego gena wykręcić, to nie da, ja pierniczę. My Shandainga. Myk. Ej nie, są dwa totemy. Andainga ma. To albo mu ściągnąłem Undyinga, albo tego, albo ruinę. O, mam drugą. Ja jestem przy kombajnie obok. Ruina ciągle na szaku. Ja robię w szaku, Gano. A, dobrze, dobra. Ja ściągam drugiego heksa. Żeby tam nie biegnąć. Co ja ściągnąłem? Ja cały czas coś ściągam, ale nie ruinę chyba. Nie, teraz poszła ruina. Dobrze, to jest jeszcze jeden heks. Chyba Devir. Kto to krzyczy tak? U kogo to? Takie hałasy. Ja mam czas, kupuję. A ja cały czas ściągam totemy. O, mam ostatniego heksa. Jest w stodole, więc nie biegnij do stodoły, proszę. Ale jestem przy drzewku z cinkami. Nie wiem, co to jest, ale obawiam się niestety Hand and Granda. Wątpię. A, coś... dobra. Chcę proszę. Chodź do szaka. Dobra. Ostatni totem poszedł. Wszystkie klątwy ściągnięte. Do szaka. Jak nie biegnij w stronę do... O, jeszcze jest jeden. Brawo. Ja bierzesz mocno tym... Mocno mnie kaczykiem. Dobra, poszedł.
Ode mnie ja chcę to robić. Ja robię w stodole Gena. Patrzę na was i robię niszczę ostatni totem. Ja ściągnąłem 3 keksy. Jego. Resir! Tak? Ale w polu go idzie ładnie porobić. Mój Boże. Co ty zrobiłeś? Gdzie jesteś, Resim? Przy tym kombajnie niedaleko, ale ktoś przeleciał z nim jako burza. Chodź tutaj, za tobą. O, sprawkę bierzesz. Tak. You summoned me! Hej. Dezorientacja? No i co zrobisz, kretynie? Poszedł se! Już ze mnie zrezygnował. Nie wbiegać mi z nim do stodoły. Wracam do tego Gena. Upadłam. Serio? Na takim amatorze? Byłam ranna! Nie, że ty też tak upadłeś. Tak, ale no... Ja tego. Ale popatrz na to, Haruki, to ile ja razy się z nim goniłem. Zrobiłem mu 3 kostki. Pamiętaj. Resim, pamiętaj jedną rzecz. Że ja tak ładnie nie radzę jak ty. Bo gram trochę mniej jednak. Nie no, się śmieję, wiesz. Ja nie mówię, że... Zostawi! Zajdź mu paluszką. Zajdź mu paluszką. Szybko z nim. Wyleczysz? Czekaj, ja cię obejdę i spróbuję cię uwolnić. Nie, muszę podejść 3 osoby! Bo mnie wyskampi. Ty frajerze! Nara frajerze! Dzięki Rafin! Spoko. Ja tylko, że ja nie mam ani jednej palety i mam biegam na rannego. Kurde, jak? On nie trafił, a po chwili gra uznała, że trafił. Ten Jarek. Trochę na ślepo tu. No trochę pod kątem trafiłeś, ale okej. Ej, nie, ale się na mnie wkurzył. Ale powiem ci w tym polu tak ciężko widziałem, wiesz, kiedy wrócę też patrzył. Jednak. No i z tym polem, to więc na to mi się akurat przyfarciło. W tym polu. Że się udało. Ej, no on cały czas mnie goni, ja już mu tak wlazłem na psychę, że on mnie nie przestanie gonić. No bo a nie kurwa, ojej, idzie ci pierdolić, oj tu. Oj na to, oj na to, oj. Nie trafił! Ej, biegnijcie po kostkę! Chodź tu, na solo! Ej, to jest po prostu przepiękne! Chodź tu, kurwa! Chodź tu, kurwa! Nie spierdol ten dział! A mnie widział? Leci do ciebie. Uciekaj! Nie! Ciebie z kostką. No. Potorek, figluj się! Zbliżaj się! Ja lecę po kostkę. Dzieci! A, ty lecisz, dobra, to ja se... Dzieci, zgierdala, nara! Gdzie tu nie ma? Gdzie tu nie ma? Dara. Jak daleko masz do kostki? Bo ja mam parę centymetrów, dobra. Już ją robię. Dobra. Dobra, w dobra, nie ma shopie, ale a. Idę na kombajn. Ja jestem akurat na kombajnie tego. Zaraz, którym? W szaku biegasz, to podejdę za. Bo ja jestem obok tego z Genem i robię Gena. Śmiało. Kurwa, mówię ci, nie? Ko i tak nie wiem, czy... Tu jesteś! Ej, jesteś za mną! Ma inną animację, bo to ma jednak inną animację podnoszenia.
No, ale ten pilchard jest taki śmieszny. On wszedł do szaka, idę na okna podwójne. Dobra, my przy mainie i przy kombajnie będziemy robili gena. Kurwa! Nie zdążę. Usisz! Pod okno idę. Pod okno jestem, pod oknie, oj chuj. Masz tu. Nie ma kąta. Kurwa. Czemu ty jesteś ranna? Jakby ktoś podkręcił motorek. Kurwa. Nie mam motorka. To jest sekunda. Jeszcze ktoś przyblokuje? Nie przyblokuje. Nie zdążę. Sekunda. Space campa, dobra. Dobra, ja robię gena i pójdziemy po ciebie. No to nie zdążę, że będziesz robił gena. Totemy? Jak z tymi totemami? Ja rozwaliłem 3. Na pewno zdążysz, jak jesteś na daleko z genem. No, już to widzę. Ja mam Boroła. No jeszcze nawet będzie. Ale ja nie mam. Chyba, że ściągnęli wszystkie. Ja nie ściągnąłem, ja ściągnąłem 3. Ja ściągnąłem jednego. To co, poświęcamy jednego, żeby wszyscy przeżyć? Nie trafił. Wszystkie ściągnięte, no nie ma nawet. No. Jak sam ja mówię, że ściągnąłem. Ja ściągnąłem mu 3 heksy, chłopie. Kujka zaraz będę miał. Ja Boroła nie mam. Ja jestem za daleko, bo jestem przy bramie, kurde. No na co? Może ci to odebrać. Ja cię właśnie próba. Ja nie zabiłem cię. O cii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 i
jako taki daleki zamach zrobił, wiesz? No, bo dosłownie. Bo dosłownie z tego. Z środka, kurde. Na samą górę poleciał. To co sensu, jak uciekamy? Nie, no co ty zwariowałeś? I ten reżim, co chce zostawić, gdzie go... Nie no, pytam się tylko, nie mówię, że uciekamy, bo ja mam... Bo ja mam Boroła, to mogę was ściągnąć wszystkich. Tylko musiałbym je osłaniać, sensej. On na schodach stoi. On na schodach. On już trochę zjechał. A ja jestem w lekkim, no nie w niedogładzie. Niedogładzie. Ale... Ja nie mogę, bo ja jestem tego, bo ja jestem ranny. Dawaj. Nie, no złapał mnie, kurwa! Pierdolę tą grę! Przeskoczę przez okno, to mi cofnie, kurwa, jebana gra. Tego, lecimy my przy kombajnie. Będę nic nie zrobię teraz. Dobra, uciekaj, Haru, nie ma sensu. Nie, on będzie facecampił, to jest ham i prostak. No to daję wam czas, otwieracie tą bramę i uciekajcie. Nie? Ja mam już od nas styk tą bramę. Tylko się leczymy jeszcze. Dobra. W bramie będziesz miała więcej. To leczymy się jeszcze tego. Tak. Nie, uciekłaś. Haru, wiesz gdzie jest brama? Przy mainie. Chodź, podleczę cię. Zablokowało mi ten main? Dlaczego cię nie mogę wyleczyć? Nie. Dobra. Uciekajcie. Ja uciekłem. Haru, już? Zbieraj! Mam plus 2, dostałem drugą rangę brąz. Czekaj. Muszę być toksik. No, kurwa, Haru! Nie, już, nie będę to. Będę toksik. Dla kogo? Dla niego? Tak. Próbuję.
Tego już się, moi drodzy, nie dowiemy, bo ja idę się tego, ja idę sobie ogarnąć tylko Claudette Morel i będziemy robili pożegnanko. To już dzisiaj, na dzisiaj koniec. Tak, ale już, ale zobaczymy się w najbliższych, na dniach, bo jednak DBD sobie nie odpuścimy. Jednak nie. Jak on? Aha, ja tego nie trafię. Trafię? Nie. Ja jeszcze nie raz nie trafił. Idziemy. O, trafił. Zarwiasz się? Dobra, Sensejek poszedł. Dobra, ja się skry. No to... Czekajcie, teraz tak, teraz to tutaj, to weźmiemy tu. Dobra, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, followa na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No. Aha, jeszcze GG pisze.